Dzień dobry, witajcie po raz kolejny w plenerze. Uwielbiam oczywiście filmy w plenerze, dlatego jest gdzieś tam w tle jakiś ptaszek, jakiś wiaterek, jakieś coś tam. Ale nie o to chodzi. Słuchajcie, zrobiło się ciepło, zbliżają się wakacje. Każdy właściciel pojazdu powinien zadbać o bezpieczeństwo własne, rodziny, innych na drodze. I zdarza się bardzo często, gęsto taka sytuacja, że ktoś gdzieś zaprowadza samochód do mechanika w celu przeglądnięcia, sprawdzenia pojazdu, generalnie układu hamulcowego. Jak wiecie bardzo dobrze, sprawdzenie układu hamulcowego zazwyczaj, nie mówię, że za każdym razem, tylko zazwyczaj w większości przypadków kończy się na sprawdzeniu okładzin, sprawdzeniu ewentualnie klocków, inaczej rzecz biorąc, sprawdzeniu tarcz hamulcowych, ogólnie wizualnie oględziny, ale pytanie takie. Jesteście właścicielem pojazdu. Jak często się wam zdarzyło zerknąć do płynu hamulcowego? Czy w ogóle zerkacie do płynu hamulcowego? Wiecie, kiedy ten płyn powinien zostać wymieniony, sprawdzony i tak dalej? A jak wiecie bardzo dobrze, od płynu hamulcowego będzie zależało wasze bezpieczeństwo, już nie mówię innych na drodze, ale wasze bezpieczeństwo, wasza droga hamowania. No i dlatego też dzisiejszy film będzie poświęcony na sprawdzeniu płynu hamulcowego. Generalnie rzecz jest jaka. W dniu dzisiejszym będę poruszał temat tylko i wyłącznie płynu DOT 4. Jak widzicie tutaj mamy cztery naczynka. To nie są browary, to nie są piwa, to nie są herbatki, to nie jest mocz. Mimo że naczynka są z moczu, ale bardzo się dobrze sprawdzają ze względu na to, że po zakręceniu nic tam nie wycieka i się nie wydobywa. Jak jesteśmy przy płynie hamulcowym, to musimy pamiętać o pewnej rzeczy takiej. Jeżeli zabieramy się za jakiekolwiek naprawy, dolewki, sprawdzenia, odpowietrzania i tak dalej, pamiętajcie, pierwsza kolejność, rękawice. Przede wszystkim nie wolno wręcz używać płynu hamulcowego bezpośrednio na skórę. Starajcie się unikać tego tematu. Jak doczytałem specyfikację właściwości tak naprawdę płynu hamulcowego, jaki by płyn nie był, to wierzcie mi, że on jest naprawdę niewskazany z żadnej strony dla środowiska, a tym bardziej dla ludzi, a tym bardziej by kontakt był ze skórą czy z, powiedzmy z oczami. Więc jeżeli macie kontakt gdzieś tam z układem hamulcowym, to pamiętajcie, zakładajcie rękawice, zakładajcie sobie okulary, jeżeli odpowietrzacie, żeby naprawdę nie dostał się płyn hamulcowy jakikolwiek do oka. Bo jest to substancja najnormalniej w życiu, może nie na tyle żerąca, ale zawierająca tyle chemikalii, że ktoś, kto tak naprawdę już wielokrotnie na przykład miał styczność z płynem hamulcowym, przekonał się, jak wyglądają ręce po odpowietrzeniu pojazdu, jeżeli gdzieś tam na skórę, na rękę wyleje się płyn hamulcowy. Także od razu jak jesteśmy przy tym, zwracajcie na to naprawdę uwagę. Używajcie tylko i wyłącznie rękawic gumowych, jakichś tam innych, byle nie z materiału, bo one się tak naprawdę do płynu hamulcowego nie sprawdzą. No i przede wszystkim, jeżeli wymieniacie płyn, to nie wylewajcie tego płynu gdzieś tam na posadzkę, nie wylewajcie tego w ziemię, dlatego że przyroda niestety tego nie lubi. Tej chemii bynajmniej, która jest zawarta w płynie hamulcowym. Oprócz tego płyn hamulcowy zawiera alkohole, czyli zawiera metanol, etanol. To są substancje, które później wchłaniają się gdzieś tam do organizmu, ale nie o to chodzi. Skupiamy się na czym teraz? Skupiamy się na tym, co ile należy wymienić płyn hamulcowy w pojeździe. Generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy tak przerzucili większość instrukcji, może nie obsługi, tylko instrukcji, które są zawarte, czy jakieś uwagi na płynach hamulcowych, to dostrzeżemy, że tam jest opisane wyraźnie żywotność płynu do 2 lat, ewentualnie wymiana płynu hamulcowego co 40-50 tysięcy. Ale to też nie jest tak do końca, ze względu na to, że są różne style jazdy. Jak wiecie bardzo dobrze, płyn hamulcowy to jest substancja, która w rzeczywistości jako sucha substancja, o czym zaraz dojdziemy,
wytrzymuje do temperatury grzenia 230 stopni. Natomiast jeżeli płyn jest mokry, o czym zaraz powiem, to wtedy jego temperatura wrzenia spada tylko do 150 stopni, co jednoznacznie przekłada się na bardzo pogorszone właściwości samego płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy to nie jest do końca płyn hamulcowy, który jest używany tylko w hamulcach, dlatego że aktualnie w pojazdach płyn hamulcowy poprzez pompkę sprzęgła również dostarczany jest do siłownika naszego wysprzęglika, na którym działa sprzęgło. Więc jeżeli zdarzyła się Wam sytuacja, że odczuliście pogorszenie hamulca, co jest mało prawdopodobne, że takie coś odczuliście. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jeździcie jednym pojazdem w kółko, to stopniowo, jeżeli Wasz płyn hamulcowy będzie się pogarszał, to Wy tego nie odczujecie. Ale odczujecie różnicę taką, jeżeli siądziecie w sąsiada samochód, który miał wymieniony płyn hamulcowy, to powiecie, o kurka, naciskając delikatnie pedał hamulca, ten hamulec już zaczyna faktycznie brać, zaczyna hamować. I to samo jest również ze sprzęgłem. Także płyn hamulcowy ma bardzo duże znaczenie. Ale dobra, przechodzimy do sedna. Dzisiaj zrobimy sobie krótki, mały eksperymencik, a nim do tego eksperymenciku dojdę, czym się chcę z Wami podzielić. Udało się mi w sieci zdobyć tego typu urządzenie, Jest to malutkie urządzonko zasilane z jednej baterii 1,5V AAA. Możemy sobie to urządzonko zaświecić. No i co? Fajna latareczka, nie? Fajnie świeci, fajny długopis. Nie, to nie świeci, to nas sygnalizuje i to nie jest długopis. Pod zakówką, może nie zakówką, jak pod zakrywką, znajdują się sondy. Ja przygotowałem sobie dzisiaj trzy rodzaje płynu hamulcowego. I chcę się z Wami podzielić taką informacją, taką jakie są zawarte w instrukcjach, a ze względu na to, że nie każdy ma tester, a wierzcie mi, że tester to jest wydatek kilkunastu złotych na znanym portalu u nas. Sprawdzimy oczywiście jakość tego urządzenia, czy faktycznie ono się sprawdza przy zastosowaniu trzech różnych płynów i chciałbym się dlatego z Wami z tym o tym podzielić. Generalnie, jeżeli mamy już urządzenie i sprawdzamy płyn hamulcowy, ta sama zasada, bezpieczeństwo i tak dalej, ble, 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 ale no niestety, to są rzeczy bardzo ważne. Jeżeli mamy urządzenie, możemy go włączyć i w tym momencie prawidłowa zielona kontrolka sygnalizuje nam, że bateria jest załączona i ona jest ok. I teraz tak, mamy trzy płyny. Tu jest płyn, który został stary, spuszczony z pojazdu, który się już praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, nie nadawał. Tu mamy płyn, który był użytkowany no gdzieś około 1,5 roku i tu jest płyn nowy. Także widzicie już, jaka jest różnica chociażby wizualna. Im płyn jest starszy, im gorszy, im te właściwości są jego o wiele gorsze, tym jest ciemniejszy. On jest po prostu tak jakby przepalony, ale co oprócz tego najgorsze jest w płynie hamulcowym, to jest to, że on absorbuje wodę, to znaczy wchłania wodę. Dlatego też, jeżeli macie na przykład korek na płynie hamulcowym, który ma uszczelkę kiepską, ten układ jest nieszczelny, bądź gdzieś tam to stało bardzo długo, otwarte czasem. Czasem się może zdarzyć sytuacja taka, że mieliście układ hamulcowy rozbierany i na cylinderku wewnątrz, ja nie mówię na gumie, pod gumą, gdzie się tam woda może dostać, tylko jeżeli wewnątrz cylinderka czy powiedzmy czegoś z układu hamulcowego, co mieliście okazję rozebrać, zauważycie rdzę, to macie już jednoznaczną odpowiedź, że w waszym układzie jest woda. Jeśli chodzi o kwestię wody, to przy 1% już należy myśleć, że ten płyn już właściwości tak naprawdę swoich takich 100% nie ma. Jeżeli jest 1%, jeżeli mamy 2%, to już kwalifikowałby się taki płyn, praktycznie rzecz biorąc, do zmiany. Już nie mówię oczywiście o 3-4%, bo 3-4% to ten płyn już zupełnie się nie nadaje. Czyli im więcej wody w układzie hamulcowym, tym właściwości temperatury wrzenia są gorsze. Jeżeli siądziemy w samochód, w którym płyn jest kiepski i na zimnym silniku, na zimnym pojeździe wypadnie nam zahamować, to się nic nie stanie. Ale jeżeli będziemy mieli już układ rozgrzany po jakiejś długiej drodze hamowania bądź przy zjeżdżaniu z jakiejś dużej góry, to w ten czas odczujemy to już bardzo znacznie i bardzo radykalnie.
No ale dobra, gadka, przechodzimy do testu. Więc tak, urządzenie można sobie włączyć, wyłączyć w dowolnej chwili. Po każdym naciśnięciu robimy jeden test. Czyli robimy sobie teścik. Wkładamy do płynu. I tak jak widzicie, ten płyn, który jest, zrobimy sobie jeszcze jeden pomiar oczywiście. Ten płyn, który już był, został zmieniony z pojazdu, on ma kontrolkę, można powiedzieć, jedną. Ale zrobimy sobie taki eksperymencik. Tym płynem zamieszamy, ze względu na to, że płyn, jak wiecie, jeżeli stoi, to zawsze woda gdzieś tam się oddziela. A woda pewnie jest w układzie, czego się niestety ukryć nie da, bo to jest płyn stary. No i tak jak widzieliście, wymieszałem, nie robiłem nic więcej. I robimy eksperymencik. Czy mamy coś więcej? No nie mamy więcej. I po jednym teście należy urządzenie ponownie włączyć do ponownego testu. Także widzimy już w tym momencie, że płyn ten hamulcowy miał 1% wody w układzie. Co świadczy o tym, świadczy o tym, że płyn już został częściowo zużyty. Ale dobra, mamy płyn o wiele ładniejszy i teraz próbujemy sobie zrobić taki sam pomiar. I mamy tutaj 1%, ale to nie jest tak, że to jest 1%. Dlatego, że tu może się okazać, że jest 1%, a tu jesteśmy poniżej 1%, ale już skład wody jest w składzie. Ale co by miało to ręce i nogi, skoro zamieszamy tamto, zamieszamy i tym naczynkiem. A po chwili sobie sprawdzimy, ile wody tak naprawdę potrzeba, żeby się urządzenie mogło inaczej. Tak jak widzicie, pomiar również pokazuje jedną kontrolkę, czyli jesteśmy albo przy 1%, albo poniżej, według oczywiście instrukcji urządzenia. W tym momencie wkładamy sobie do płynu nowego. Jak widzicie, w nowym płynie nie mamy nic. Po raz kolejny robimy, nie mamy nic i co by się nikt nam nie doczepił, robimy sobie zabieg mieszania. Sondę oczywiście wycieramy. Robimy sobie pomiar. I na pomiarze mamy tylko i wyłącznie samą zieloną kontrolkę. W tym momencie ja już wychodząc pod górę zrobię sobie po raz kolejny pomiar. Mamy tutaj, tak jak widzicie, jest poniżej bądź 1%, do 1%, ale już wiemy, że skład tej wody jest. No i oczywiście ostatni pomiar, na którym mamy również substancję wodną w płynie. No i teraz tak. Do takiego eksperymentu przygotowałem sobie również wodę. W każdym pojemniczku mamy po 50 ml wody. Kurczę, wody. Po 50 ml płynu hamulcowego różnego stanu. Płyn nowy, płyn już częściowo eksploatowany i płyn wyeksploatowany, który został zmieniony. I teraz sprawdzimy, ile tak naprawdę mamy 5 ml na strzykawce. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. 5 ml mamy na strzykawce. Tu, proszę bardzo. O, tu widać. I do tego płynu hamulcowego tak naprawdę dodamy 3, chyba mi kapnęło, 4, 5, 6, 6 kropelek kapnąłem wody do samego płynu. Oczywiście ja, gdybym przelał 1 cm tutaj, czy 1 ml, to wtedy miałbym oczywiście już 2%, ale dobra. Dolaliśmy parę kropelek i sprawdzamy, czy faktycznie nasz tester pokaże. O, zobaczcie. Ile tak naprawdę potrzeba? Kilka kropelek wody w układzie, żeby nasz płyn uzyskał 3 bądź poniżej 3%. Także już gdyby, patrzcie, do takiego płynu, który jeszcze można powiedzieć nadawał się do użytku, trafiło kilka kropelek wody, czyli płyn sobie zaciągnął wodę z powietrza najnormalniej w życiu, z wilgoci,
to w ten czas taki płyn już się nie kwalifikuje. Oczywiście w przeliczeniu na objętość, bo tutaj mamy tylko 30 ml, ale wierzcie mi, że czas powoduje to, że jednak w czasie tej wody może się zgromadzić o wiele więcej. Dobra, w każdym bądź razie mamy taką kwestię. Teraz tak, do płynu hamulcowego wyleję sobie wodę, żeby łatwiej mi było odmierzyć. Czyli sobie mamy 4,5 ml, prawda? I w tym momencie do zbiorniczka, również który ma 50, wlejemy raptem pół tego mililitra wody. Po czym będziemy sprawdzali, czy urządzenie faktycznie nas oszukuje, czy ono faktycznie działa. Tak jak widzicie, mamy tylko pół mililitra wody wlane, a nasz płyn oczywiście po wymieszaniu zamienił się w nadający się do użytku. Nie wiem, zaraz się o tym przekonamy. Zobaczcie, pół mililitra wody dodałem, przy czym on pokazał nam, że jesteśmy poniżej 2 albo przy 2% wody w całej oczywiście objętości tej wody. Zaraz sprawdzimy również, czy na nowym płynie również możemy takie coś wymusić. Także widzicie, faktycznie urządzenie działa i nie kłamie. Można by było również takie coś zmierzyć sobie miernikiem, mierząc rezystancję takiej cieczy, ale wierzcie mi, nie będę tego przytaczał, mimo że sprawdzałem, dlatego że nie chciałbym, żeby ktoś na ulicy stał i miernikiem sprawdzał sobie rezystancję, jaka jest płynu, bo to mijałoby się z celem. A urządzenie tego typu, malutkie, możecie mieć zawsze gdzieś tam w układzie schowków, czy gdzieś tam powiedzmy w narzędziach, w podręcznych rzeczach, w samochodzie. Dobra. Mamy 4 ml, więc do tego płynu wlejemy sobie najpierw pół, mamy, widzicie, pół mililitra. Płyn mieliśmy, jak wiecie, idealny, ale musimy to oczywiście sprawdzić, tylko z tego co widzę, nowy płyn gorzej się troszeczkę miesza z wodą. Właściwości mu na to nie pozwalają, ale niemniej jednak teścik musimy wykonać. Także widzicie, pół mililitra spowodowało to, że już jesteśmy przy 1% wody. I faktycznie tak by się na to składało, więc wlewamy kolejne pół mililitra, co już da nam tak naprawdę 2% wody. Proszę bardzo. W tym momencie wlałem 1 ml, co tak naprawdę przeniesie się na 2% wody. O, nie wymieszałem. No właśnie. Nie wymieszałem, przepraszam, nie wymieszałem. Płyn nowy oczywiście, on się naprawdę o wiele gorzej miesza z wodą. Tych substancji, które odrzucają wodę, jest o wiele więcej. A płyn hamulcowy, jak wiecie, starzeje się na podstawie naszych cykli jazdy, czyli tego, co my robimy. I w tym momencie zobaczcie, no nawet doszliśmy wyżej jeszcze, czyli po dodaniu 1 ml tak naprawdę. Tester nam pokazuje, no nie, być może było jeszcze niewymieszane do końca. W każdym razie tester można w zupełności potwierdzić jako tester działający, niedrogi, sprawdzony. A wierzcie mi, że od takiego testera niekiedy może zależeć życie człowieka, bo droga hamowania się skraca wraz z płynem. Jeżeli by ktoś zadał pytanie, czy płyny można ze sobą mieszać, generalnie do wyższa norma, czyli może nie norma, tylko każdy wyższy, który jest DOT 4, możemy łączyć się na przykład z trójką. Aczkolwiek nie powinno się łączyć płynów,
dlatego że zawsze stary płyn mieszamy z nowym. No i co nam to da? To jest tak, jakbyśmy założyli jedną skarpetkę starą, a drugą założyli świeżo wypraną i cieszyli się, że mamy. Także myślę, że ten filmik może komuś uratować tyłek. W każdym bądź razie nie bójcie się zakupu, jeżeli macie zrobić zakup jakiegoś takiego urządzenia. Być może uda się wam jeszcze taniej to kupić. W każdym bądź razie piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. I co ile wymieniacie płynu, oczywiście jak często udało się wam faktycznie sprawdzić, pomyśleć, że w ogóle płyn hamulcowy jest w układzie. Czy sami, powiedzmy, dokonaliście już analizy z własnego doświadczenia, czy z własnych błędów, czy praktyki i tak dalej. Dzielcie się tym w komentarzach, oczywiście ja będę się starał i motywowało mnie to będzie do tego, żeby coś nakręcać wam następnego. Dobra, ja biorę się oczywiście do pozlewania do buteleczek płynu, bo on się już niestety nie nadaje, bo jest z wodą. A my spotykamy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.